Witam Was w Galerii Nizio, przestrzeni ekspozycyjnej stworzonej przez Mirosława Nizio. Nazywam się Karolina Kliszewska, jestem krytyczką sztuki i prowadzę tę przestrzeń. Moją rolą jest mówić o istocie sztuki. Dziś skłaniam się ku pięknu, które niemalże wyszło z jej obszaru i przeniosło się w pole designu i sztuki użytkowej. Wychodząc od tego, z Igą Knysak, historyczką sztuki, stworzyłyśmy Materię Mistrza, nowy program edukacyjno-wystawienniczy skierowany do profesjonalistów i pasjonatów współczesnego projektowania. Wejdziemy na drogę ewolucji materiałów, badania ich dawnego i współczesnego zastosowania w tkaninie, wiklinie, ceramice oraz kamieniu. Materią wyjściową programu jest tkanina, a postawą twórczą, która reprezentuje tę materię, jest twórczość Weroniki Anny Rosy, interdyscyplinarnej artystki, historyczki sztuki, która specjalizuje się w projektowaniu kompozycji o motywach florystycznych. Dziś gościmy Annę Wiszniewską z Instytutu Historii Sztuki Polskiej Akademii Nauk, która w rozmowie z Igą Knysak opowie o malowanych tkaninach Weroniki Anny Rosy. Zapraszam. Dzień dobry. Interesuje Panią m.in. tkanina artystyczna. W swojej pracy badawczej skupia się Pani na polskim designie XX wieku. Jak na tym tle rysuje się postać Weroniki Anny Rosy? Bardzo interesująco. Przede wszystkim ta twórczość wyznacza nam taką tendencję, którą mogłabym nazwać jako odrodzenie tkaniny artystycznej w Polsce, bo mieliśmy taki moment chwały polskiej tkaniny artystycznej. Myślę o dwóch nieżyjących już artystkach, czyli Abakanowicz i Owickiej, które tą polską szkołę współtworzyły, i to była tkanina, która była taką rzeźbiarską strukturą, która była takim mocnym elementem we wnętrzu. No tylko, że ta tendencja się wypaliła. To były lata 70., kiedy tkanina przeżywała swoje bardzo dobre chwile, a później się to zaczęło zmieniać z różnych powodów. To oczywiście były i polityczne, i ekonomiczne, potem była transformacja ustrojowa, bardzo takie słabe notowania sztuki, która była w PRL-u, ona była jakoś też negowana, postponowana. To są naturalne zjawiska i je obserwujemy cyklicznie w sztuce, więc tutaj nie ma co też się jakoś zrzymać, że tej tkaniny nagle zabrakło w polskich wnętrzach. No ona po prostu czekała na swój moment i wydaje mi się, a ten rynek dzieł sztuki i też tendencje, które się w nowej sztuce rodzą, już obserwuję od 20 lat i myślę, że teraz zaczyna się bardzo dobry okres dla polskiej tkaniny artystycznej znowu. No i w tym kontekście właśnie ta twórczość Weroniki Anny Rosa jest na tyle interesująca, że poświęciliśmy jej to spotkanie w całości właściwie, bo twórczość ciekawa z różnych względów, od strony formalnej, wizualnej, od strony takiej interpretacji, od strony inspiracji, prawda? To jest coś, co się naprawdę tak bardzo silnie zaznacza. A jeżeli chodzi o formę i inspirację, czy zauważa Pani w twórczości Weroniki jakieś konkretne nawiązania? Tak, oczywiście. To znaczy, to są oczywiście inspiracje, to nie są przeniesienia jeden do jeden, no ale mamy tutaj do czynienia z uformowaną artystką, która po prostu inspiruje się tym, co uznaje w dawnej sztuce za najbardziej interesujące. I tutaj moim zdaniem takim najsilniejszym zjawiskiem, który panią Weronikę popycha do jej twórczości, jest zjawisko Arts and Crafts Movement, twórczość Williama Morrisa. To są te jego słynne tapety czy tkaniny w takie kwiatowe wzory. I tutaj mamy tę fascynację też roślinami w twórczości pani Weroniki, roślinami rodzimymi, ale też w taki bardzo specyficzny sposób ten ornament jest przez nią
przetwarzany. Tutaj nie mamy wątpliwości, że nie wiem, peonia jest peonią, a irys irysem. Natomiast one są potraktowane w raczej taki abstrakcyjny sposób, to znaczy są umieszczone najczęściej na takim płaskim tle. To tło jest albo jednokolorowe, na przykład nie wiem, czerwone, fioletowe, albo wręcz złote, przez co te tkaniny są takie, tutaj duże słowo, transcendentalne. Naprawdę patrząc na nie ma się takie skojarzenia i takie ma się takie wizje właśnie czegoś takiego właśnie bardzo, bardzo takiego skończonego. I to z kolei, to podejście do ornamentu, który jest na takim właśnie płaskim, abstrakcyjnym wręcz tle, no to z kolei sztuka europejska zawdzięcza zaznajomieniu się ze sztuką dalekowschodnią. I to też są lata 80. XIX wieku. William Morris też tą lekcję w cudzysłowie przerobił i też z tej znajomości sztuki japońskiej skorzystał, no bo właśnie wtedy sztuka japońska wdarła się szturmem na salony europejskie. Wcześniej Japonia była w izolacji i pojawiając się w Europie, no rzeczywiście ogromne wrażenie zrobiła na twórcach i bardzo, w bardzo różny sposób się ta estetyka japońska przejawiała. Nie właśnie tak jeden do jeden, ale na zasadzie takich inspiracji. Także te inspiracje Arts and Crafts dla mnie są najbardziej czytelne w tym przypadku, ale są też i inne. To jest też takie operowanie kolorem. Ten kolor jest bardzo śmiały. To jest też takie wykorzystywanie motywów z tak zwanej gramatyki ornamentu. A gramatyka ornamentu jest takim bardzo znanym, takim monumentalnym dziełem z połowy XIX wieku, gdzie po prostu jego autor Owen Jones, jeden z takich wybitnych teoretyków designu, ten ornament uszeregował, stworzył jakby taką encyklopedię. I to, w jaki sposób pani Weronika podchodzi do tego ornamentu roślinnego, jest właśnie takie troszkę, z jednej strony trochę książkowe, z drugiej strony trochę botaniczne. One też mogą nam przywodzić na myśli te plansze takie botaniczne, które wszyscy znamy i które sprawiają, że te motywy są takie wierne swoim tym oryginałom. A czy Weronika Anna Rosa inspiruje się tylko artystami zagranicznymi? Nie, to na pewno nie. To jest też, ta sztuka europejska jest całością i ona już w czasach Morisa do nas też przypływała i nasi twórcy, nie wiem, na przykład Stanisław Wyspiański też się oczywiście inspirowali dokonaniami artystów zagranicznych. W tym sensie pani Weronika Rosa jest po prostu europejską twórczynią, ale ja rozumiem, że nie o to pani dokładnie pyta. Chodzi tutaj o tkaninę malowaną, czy też tkaninę drukowaną, która po wojnie, po II wojnie światowej stała się też taką polską specjalnością. Myślę, że pani Weronika, nawet jeśli nie do końca świadomie, ona nawiązuje do tego dziedzictwa polskiej tkaniny malowanej i drukowanej, które po II wojnie światowej powstawało w Milanówku. Tam była taka stacja badawcza jedwabnictwa polskiego. Ona powstała już w dwudziestoleciu międzywojennym, natomiast po II wojnie światowej tam rozpoczęły się eksperymenty z tkaniną malowaną i z tkaniną drukowaną. A prace pani Weroniki Anny Rosa są właśnie realizowane między innymi w Milanówku. To jest taki dla mnie taki widomy znak tego, że mamy tutaj do czynienia z pewną ciągłością i z tym, jak pani Weronika, szukając wykonawców dla swoich prac, jak po prostu zwraca się do tych, którzy mają to know-how od pokoleń i dodatkowo właśnie wpisuje się w tę historię sztuki użytkowej czy sztuki przedmiotu polskiej.
Ta artystka bardzo twórczo interpretuje i nawiązuje do samych klasyków designu. Tak. Mnie zastanawia, czy to jest powszechna praktyka artystyczna, designerska w dzisiejszych czasach? Tak, wydaje mi się, znaczy trudno powiedzieć, że jest to powszechne, ale to zjawisko funkcjonuje. Funkcjonuje już od dłuższego czasu. Młodzi nie mają kompleksów wobec przeszłości. To jest to, o czym mówiłam o takich na początku, że ta sztuka PRL-u, szczególnie wzornictwo czy sztuka przedmiotu, one w pewnym momencie były uważane za takie źle urodzone. To jest w ogóle świetne słowo, które, no nie moje niestety określenie, ale bardzo pasujące do tego, czym się zajmujemy. I w pewnym momencie przyszło nowe pokolenie, które nie ma już takich obciążeń, które zauważyło, że ich poprzednicy robili naprawdę świetne rzeczy i zaczęli się tym bardzo świadomie inspirować. I to dotyczy bardzo wielu materiałów, bardzo wielu twórców. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jest podobne zjawisko obserwowane przeze mnie od prawie dwóch dekad. To jest takie przechodzenie twórców, których kiedyś nazywano twórcami skończonymi. Takie ładne określenie na tych, którzy ukończyli Akademię Sztuk Pięknych, czyli malarzy, rzeźbiarzy, którzy tą prawdziwą sztuką się zajmowali, nie użytkową. I oni zaczęli z tym swoim takim podejściem do dzieła sztuki, które nie wiem, ma być obrazem na przykład, czy jakąś formą nieużytkową, taką skończoną właśnie, sztuką czystą. I oni z tym swoim wykształceniem zaczęli zwracać się ku sztuce przedmiotu, czy tylko ku sztuce użytkowej. I na styku tego spotkania właśnie tej sztuki czystej, tego wykształcenia akademickiego i pasji do tworzenia pięknych przedmiotów, powstają fenomenalne rzeczy. Pani Weronika Rosa też jest malarką z wykształcenia i stąd to jej podejście do tkaniny jest tak świeże, stąd ona jest takim interesującym zjawiskiem na mapie polskiej sztuki. Z czego wynika otwartość Weroniki Anny Rosy na style historyczne? Tak jak już mówiłam, z braku kompleksów, ale pani Weronika jest historykiem sztuki z wykształcenia i myślę, że właśnie dzięki temu wie, gdzie szukać tych najlepszych inspiracji. Ona jak każdy historyk sztuki oczywiście też zna gramatykę ornamentu Owena Jonesa i w związku z tym też potrafi z tego czerpać pełnymi garściami inspiracji, a potem je przetwarzać przez tą swoją wrażliwość artystyczną i stąd właśnie też mówię o tych inspiracjach, które się pojawiają w jej twórczości, wiedząc, że dla niej nie jest to coś, czego ona mogłaby nie chcieć albo mogła się wstydzić. Jako krytyk bardzo często spotykam się z tym, że szukając jakiejś inspiracji, jakichś powiązań, to jest mój zawód na tym polega. Ja jestem historykiem, ja muszę znaleźć dla siebie jakieś powiązania, żeby to osadzić w jakimś kontekście. I bardzo często wówczas napotykam na taki sprzeciw twórcy. Mówię, nie, ja się niczym nie inspiruję. Ja to wymyśliłem, albo możliwe, ale ja o tym nie wiedziałem, jakby to było coś złego. Bardzo często tak do tego twórcy podchodzą. Natomiast pani Weronika absolutnie nie ma z tym problemu. Ona też otwarcie mówi, że bardzo lubi tę estetykę końca XIX wieku, początku wieku XX, z tego czerpie, to tworzy ją jako artystkę. Ja poza tym miałam przyjemność panią Weronikę jako nauczyciel akademicki spotkać na uniwersytecie. Pani Weronika napisała u mnie bardzo dobrą pracę na seminarium i stąd ją zapamiętałam jako też bardzo taką wrażliwą osobę i taką, która pięknie pisze. Bo oprócz tego, że pani Weronika jest wrażliwą artystką, świetnie maluje, to ma jeszcze świetną wrażliwość taką na słowo i to jest coś, co jest też właściwe humanistą, więc tutaj mamy do czynienia z taką humanistyczną postawą, która wyraża się i przez to, w jaki sposób ona patrzy na swoje otoczenie, w taki sposób, w jaki ona maluje i też
te prace, monumentalne jej tkaniny, czy też tapety, bo one są też jakby częścią jakiejś większej całości, że one są fantastycznym elementem właśnie wnętrza jako całości. I to uważam jest taka bardzo charakterystyczna cecha dla takiego humanistycznego podejścia i pani Weronika je ma. Pamiętam w ogóle bardzo dobrze seminarium, którego była uczestnikiem. Tam się to się zdarza co jakiś czas tylko, że jest taka właśnie świetna grupa bardzo interesujących ludzi. Stąd właśnie ją zapamiętałam, bo nie wszystkich się pamiętam. Z jednej strony można powiedzieć, że ta twórczość jest osadzona w takim kontekście historycznym, jest intelektualna wręcz, tak. Bardzo świadoma. Ale z drugiej strony jest też to sztuka użytkowa. I tutaj pozwolę sobie wrócić do czegoś, o czym rozmawiałyśmy chwilę wcześniej. Użyła pani sformułowania sztuka prawdziwa, sztuka czysta. Czy nie uważa pani, że jest to w pewien sposób dyskryminujące tych artystów, którzy tworzą w nurcie sztuki użytkowej? Tak, tak, jest, oczywiście, ale bardziej dyskryminujące jest mówienie o nich, że są od projektowania nocników i biustonoszy, bo takie określenia też słyszałam. To prawda, no to jest, mamy 2020 rok, a co najmniej od początku XX wieku tą dyskusję się ciągle ponawia i ciągle się toczy. Ten proces właśnie zrównywania tej sztuki użytkowej tak zwanej ze sztuką czystą, czy tą wyższą. I wiem, że ten podział cały czas funkcjonuje i trudno mi jest się też do tego odnieść, bo ja jako krytyk, jako historyk zajmuję się właśnie tą użytkowością. Dla mnie ona jest najciekawsza, ale zauważam coraz większe zainteresowanie moich kolegów, którzy są historykami sztuki i zajmują się, nie wiem, malarstwem, architekturą, którzy zaczynają rozszerzać swoje pole badawcze właśnie o tą codzienność i jej przejawy, czyli właśnie, nie wiem, tkanina, tapeta, wnętrze, szkło na przykład użytkowe, bo to najpełniej nam pokazuje, czym była ta epoka, czym żyła, pokazuje jej dokonania, fascynacje, odkrycia, również odkrycia takie, nie wiem, techniczne, bo to też się wiąże bardzo silnie z tym, czym się otaczamy na zewnątrz. Myślę, że pani Weronika z tym problemu nie ma, z takim postrzeganiem swojej sztuki, ale też wiele z tych tkanin jest malowanych ręcznie. To jest absolutny unikat. No jest to dzieło sztuki, które można porównać z obrazem. I na tej zasadzie często przeciwnicy, zwolennicy tutaj opierają swoje przekonanie o tym, że jednak można te dwie sfery zrównać, co jest znowu ciekawym przyczynkiem do dalszych jakichś rozmów, ale też obserwacji, bo to się zmienia, odkąd jeszcze mamy wzornictwo przemysłowe w tym wszystkim, prawda? Bo o czym tutaj rozmawiamy, to jest albo sztuka użytkowa, albo sztuka przedmiotu tak zwana, no, ale jest jeszcze całe pole wzornictwa przemysłowego, czyli wdrożenia do takiej produkcji wielkoprzemysłowej, co też jest bardzo ciekawe. Z naszej rozmowy wynika postać Weroniki Anny Rosy jako takiej artystki, której nie da się w łatwy sposób zakwalifikować, artystki niejednoznacznej. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To świadczy o tym, że mamy do czynienia z osobą, która się nie podporządkowuje jakimś trendom. W tej chwili bardzo popularne jest inspirowanie się tak zwanym mid-century modern, czy też sztuką lat 50., 60. I jest to jakieś zjawisko, które po prostu zauważam, które zauważają też inni twórcy i w to po prostu wchodzą. Natomiast tutaj nie ma żadnego koniunkturalizmu. Pani Weronika Rosa ma swoje
upodobania, ma swoje fascynacje i jest bardzo konsekwentna też w swojej drodze twórczej. Konsekwentna nie znaczy oczywiście, że nie wiem, powiela pewne rozwiązania, które się sprawdziły, które chwyciły w jakiś tam sposób artystycznie, tylko po prostu konsekwentnie buduje swoje portfolio, konsekwentnie się rozwija. Ja to bardzo cenię u artystów, bo nawet jeśli ona w tym swoim rozwoju za lat 10, 20 czy dalej dojdzie do zupełnie innego miejsca, to będzie można to zdokumentować. To jest dla mnie, jako dla historyka, to jest bardzo ciekawe i myślę, że już na tym etapie widać, że mamy do czynienia właśnie z kimś takim, kto w sposób bardzo taki świadomy tworzy. Taki, tak jak wspomniałyśmy wcześniej, to jest taki intelektualny proces, więc jest to taka, mamy nadzieję, że taka perspektywa właśnie takiego harmonijnego rozwoju, oby. Ja będę obserwowała panią Weronikę, oczywiście. Ja również, ale myślę, że jak najbardziej to wszystko, o czym teraz mówimy, się wydarzy. Weronika Anna Rosa jest dla nas mistrzem materii, czy też mistrzynią materii. Widać, że płynnie posługuje się materią tkaniny i doskonale sobie radzi z jej obróbką. Tak, to prawda. To bardzo dobrze widać na projektach i na tych zrealizowanych już pracach. To jest coś, co bardzo, do czego bardzo dobrze pasuje takie określenie kultura rękodzieła. Ja się, spotykając się z projektantami, ale też z tymi ludźmi, którzy realizują ich projekty od strony takiej technicznej czy wykonawczej, od jakiegoś czasu spotykam właśnie z tym określeniem, które mnie absolutnie uwiodło i myślę, że do postawy pani Weroniki Rosa pasuje bardzo, bardzo dobrze ta kultura rękodzieła, bo właśnie świetnie rozumie materiał, wie, z czym ma do czynienia i doskonale rozumie to, że można stworzyć projekt tkaniny, natomiast ten w czasie wdrożenia musi dojść do jakichś kompromisów i ona, projektując, zakłada, że być może z czegoś będzie można zrezygnować, ale to zawsze jest na plus tego finalnego już obiektu, co świadczy o tym, że jest po prostu też świetną projektantką. Nie każdy malarz jest projektantem, nie każdy malarz będzie w stanie przenieść swoje malarskie wizje, te malarskie projekty właśnie do tej sfery użytkowości. Tu się to bardzo dobrze udało i prawdę mówiąc, okazuje się, że te jej wspaniałe kompozycje w stylu arts and crafts są wprost stworzone do tego, żeby właśnie być zrealizowane w tkaninie. Dziękuję pani za rozmowę. Było mi bardzo miło panią tutaj gościć. Mnie również. Bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę i za inicjatywę tych spotkań z materii mistrza. To fenomenalne doświadczenie. Dziękuję. Bardzo mi miło. Dziękuję też.